Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj pokażę Wam tak jak już pewnie z tyłu przeczytaliście jak w 19 gier udało mi się wbić Diament 4 zaczynając od zera czyli od żelaza FTFT. Pierwotnie miał to być filmik, zrobiłem sobie taki challenge. E, znaczy miałem sobie zrobić taki challenge, żeby wbić diament w 30 gier. No na szczęście udało się zakończyć to dużo szybciej. E, pewnie powstanie druga część tego filmiku, żeby w 30 albo w 50 gier e, wbić Mastera. E, zobaczymy jak to pójdzie, ale chciałem wam zobrazować jak wbiłem ten diament w 4 tak szybko, jakie kompozycje grałem, jakie itemki składałem i jakie błędy popełniają przeciwnicy na tamtych rangach, bo wiem, że większość z Was właśnie jest w rangach e, koło diamentu, koło platy tyny golda i próbujecie się przebić do tych wyższych rank, tak więc e, chciałbym wam pomóc, jakie jak ja zauważyłem błędy w tych dywizjach, jak ci ludzie grali i dlaczego to im nie wychodziło. Na początek e, tutaj polecimy sobie z tą stroną lolchest, link do tego profilu wam zostawię e, i na początek postacie, które najczęściej grałem, czyli Ezreal 11 razy był zagrany. Dlaczego Ezreal był 11 razy zagrany? Bo bardzo lubię grać blasterów. Blasterów pod Jinx. Ja osobiście wybrałem sobie dwie kompozycje, które lubię grać i jest to 6 Cybernatików pod Kerry Vane albo Jinx Kerry. I to są dwie kompozycje, które ja się trzymam. Bardzo dużo czasu spędziłem, żeby je przestudiować, jak dobrze je grać, kiedy robić switche, pivoty, transitions, jak... Jak zwał, tak zwał Nieważne jak to nazwiecie Ja się całkiem dobrze nauczyłem tych kompozycji I innych kompozycji po prostu nie tykam Chyba, że naprawdę mam perfekcyjny start Na przykład wypadnie mi Cassiopeia, ja już mam Blue Buffa Gdzieś tam na pierwszych milionach. Albo mam trzy ruzgi i łezkie I mogę zacząć z sorkami Sorków zagrałem w, przez te 19 gier tylko raz Bo miałem perfekcyjny start e, I innych kompozycji po prostu nie tykałem Nie musicie grać wszystkich kompozycji, które ja tam polecam W tych najlepszych kompozycjach na dany patch Wystarczy, że wybierzecie sobie dwie, trzy kompozycje i ich się bardzo dobrze nauczycie jak grać early game, jak przechodzić do mid gameu Jak Wasza kompozycja powinna wyglądać w late gameie I tego się trzymajcie, przestudujcie sobie takie 2-3 kompozycje a mogę Was zapewnić, że o wiele lepiej wam będzie szło Nie musicie się uczyć wszystkich kompozycji żeby dobrze grać w tą gierkę, warto znać te kompozycje żeby wiedzieć jak się na nie pozycjonować jak je kontrować, jakimi itemkami ale to nie znaczy, że musicie je grać w każdej grze, a więc przechodząc do wyników, mój win rate był około 50%, top rate top 4 rate tutaj nie jest 90%, tylko jest to 95%, bo tutaj jest źle policzone, nie wiem czemu pokazuję 17 top 4, jak ewidentnie jest to 18, bo tylko raz zająłem piąte miejsce widzicie, nawet nie zająłem Nigdy czwartego miejsca były to głównie winy albo drugie miejsca. I tutaj macie te gierki. Czego ja się tutaj trzymałem? Tak jak mówiłem, raz zagrałem sorków i głównie było to cybernetiki. Cybernetików też nie trzeba grać 6, jeżeli wam nie podchodzi 6 cybernetików. W tej gierce zagrałem 4 chrono, bo miałem tak. Miałem Riven na drugim poziomie, miałem Wukonga na drugim poziomie, miałem Ezreala na drugim poziomie. Tak więc po co miałem przechodzić w 6 cybernetików, żeby wrzucić bezużyteczną fiorę? Wrzucić bezużytecznego Luciana, jak już postacie takie jak Riven i Wukong sobie świetnie radziły, tak więc nie musicie grać 6 cybernetyków, możecie znaleźć sobie alternatywy. I głównie właśnie była to Jinx, e, Jinx albo 6 rebeli. W sensie Jinx po trzech rebeli albo po sześciu rebeli e, obydwie te kompozycje świetnie się sprawdzały. Raz zagrałem sobie eksperymentacyjnie Blade Masterów, ale niestety nic mi tutaj nie podeszło. E, zaczęliśmy tą grę ze Spatulą e, i po prostu był to jeden wielki klops, więc to była gierka, która mi tutaj e, po prostu nie wyszła. A reszta, tak jak mówię, z e, cybernetyki e, albo... Jinx. Jakie itemki składałem, tak więc możecie zapytać dlaczego szedłem w te dwie kompozycje. Bardzo komfortowo czuję się grając pod Infinity Edge oraz Last Whispera. Myślę, że to jest najlepsze połączenie dwóch itemów aktualnie w grze. Tak więc zawsze zaczynałem pierwszą karuzelę albo od łuku albo od rękawiczki, jeżeli chcecie tam po części skopiować ten build albo styl, który ja grałem, to w te dwie itemy się bardzo kierowałem. Co u mnie możecie jeszcze często zauważyć to to, że gram Zephyr, bo bardzo łatwo możecie na niskim poziomie ograć swoich przeciwników pozycjonowaniem. Ten Zephyr się u mnie często pojawia. Tutaj możecie zobaczyć Zephyr na Blitzkranku, na Waj, na Leonie. Ten Zephyr dosyć często składałem Zephyr na eko. Do tego często też szedłem w Ionix Parka, bo tak jak możecie zauważyć z innych moich filmików to często agresywnie leveluję, czyli nie zawsze będę miał perfekcyjne itemy, dlatego jak złożę sobie już tego Last Whispera to reszta moich itemów no po prostu nie jest taka jakby wy byście chcieli mieć co grę. Są to Luden's Echo, są to Zephyry, są to jakieś Redemption, Warmogi bardzo lubię składać też i wszystkie te itemki wykorzystuję, żeby mieć jak najmocniejsze early oraz mid game. O tym powiem więcej w poradniku do early gameu, który już niedługo się pojawi. I co tutaj jeszcze zauważyłem o moich przeciwników? Bardzo rzadko moi przeciwnicy na poziomie silver gold platyna osiągali dziewiąte levele w grze. U mnie możecie zobaczyć, że większość tych gier jest na dziewiątym poziomie. Bo po prostu e, nie skupiałem się aż tak na rolowaniu To wam pokażę w przykładzie, który mam tam później przygotowany Nie skupiałem się aż tak na, na rolowaniu Jeżeli moja kompozycja po prostu działała Grałem czasami w mid prześmiesz prześmieszne kompozycje Które po prostu działały i mogłem sobie je grać e, bez żadnych problemów e, Co jeszcze e, moi przeciwnicy robili źle To nie wykorzystywali itemków e, w early game Czasami spotykałem się, że na kragach ludzie mieli na ławce po 6-7 przedmiotów Do tego jeszcze leżało tam dwa razy nikos help Żaden item nie był złożony, albo całe itemki leżały sobie na ławce, bo nie wiedzieli na kogo wrzucić. To przychodzi z doświadczeniem, niestety, ale składanie nie zawsze S-tierowych itemów, tylko możliwe, że A-tierowych albo B-tierowych itemków w early gameie będzie po prostu bardzo dobre, tak jak składanie warmoga. Teraz warmog daje 1000 HP, to tak jakbyście wrzucili dodatkową postać, no bo większość postaci w tych, na tych pierwszych poziomach ma po 800-900 HP, tak więc dodawanie warmoga to tak jakbyście wrzucili kolejną postać. Postać. rzucanie z ZZ portalu, który ma 2000 HP na, na drugim poziomie postaci, też jest bardzo dobrą opcją, tak więc nie czekajcie na te perfekcyjne itemy składajcie dobre itemy w early game, jeżeli macie taką możliwość a nie rujnują one komponentów do kluczowych itemków. tak więc jeżeli ja miałem łuk po rękawice jakie moje kluczowe itemki, żeby złożyć Last Whispera albo Infinity Edge'a, to spasy albo Negatron Klauki zawsze wykorzystywałem na Zephyra Warmoga, e, tak jak Wam tutaj pokazywałem albo Ionix Sparka, bo te itemki po prostu nie były mi aż tak potrzebne w late game. ja nie szukałem tam QSS-a na moje Jinx, e, nie szukałem jakiegoś Redbuffa tam zbyt specjalnie, jeżeli się pojawił no to super. Ale o to mniej więcej chodzi. Składajcie dobre itemki wcześniej, a na pewno nie pożałujecie, jeżeli będziecie unstricowali i tracili mniej HP. Kolejny problem, który widziałem u tych przeciwników to to, że za wcześnie ro rolowali. Jako taką złotą zasadę możecie sobie wziąć, żeby nigdy nie rolować przed szóstym levelem, chyba że gracie hyper rola. Naprawdę, nigdy, e jeżeli nigdy nie naciśniecie rola przed szóstym levelem, to nie popełnicie błędu. Po prostu nie macie tam czego szukać. Czy wy znajdziecie tego Zeda i Laoi na drugi poziom, to nic nie zmieni. Lepiej sobie zatrzymać te pieniądze, zbudować ekonomię, wypić siódmy level i poszukać takich postaci jak Jinx, Wukong, e czy też Irelia albo Eko nawet. Więc nie rolujcie zbyt wcześnie Bo po prostu e, zmarnujecie sobie szansę żeby, te, żeby w te dalsze levele pójść I to by było na tyle z tych porad Które tam gdzieś tam wyłapałem Gdzieś pamiętam z tych gierek Teraz chciałbym wam pokazać na przykładzie Jak jedna z tych gierek wyglądała jest to akurat chyba gierka, którą zakończyłem na 100 HP Bo nie wszystkie te gierki nagrywałem sobie Ale była to prześmieszna gierka, bo graliśmy w Nikoversum Ja akurat ten Nikos Help uwielbiam Wcześniej wykorzystywać na postacie za 3 golda Jeżeli taka mi wypadnie z minionów Na przykład Master albo Way, Tym razem się tu nie udało I na pewno nie jest to błąd, żeby Nikos Help wy wykorzystywać Na postacie za 3 golda wcześniej Tak więc możecie sobie tą ciekawostkę Gdzieś tak zapamiętać Ale była to dosyć ciekawa gra, bo w mid game grałem W pewnym momencie nawet 3 Zedów Na mojej planszy i w ogóle się tym nie tak więc chciałbym wam pokazać e, dlaczego tak możecie sobie zagrać e, i dlaczego nie musicie rolować na szóstym, 7 poziomie jeżeli cały czas wygrywacie. Tutaj zobaczcie sobie na moją planszę. E, Zix trzyma Red Buffa, którego gdzieś tam wrzuciłem, bo chyba podniosłem go z pierwszej karuzeli na jakimś pasie, tak więc wrzuciłem na niego Red Buffa, później go wymienię i rzucę na Eza. E, Zaje udało mi się zebrać na, dru na drugi poziom, wrzuciłem jej itemki, które będą lądowały na Jinx, ale... Cały czas trzymam tą zaję, mimo tego, że gram czterech rebeli. ona tu praktycznie w ogóle nie pasuje. Oprócz tego, że daje Blade Mastera. Na ławce za bardzo nie mam co trzymać, dlatego wrzuciłem sobie Zeda, który też daje rebela tym dwóm postaciom na froncie. I tak wyglądał mój build mid-game. Miałem 100 HP, 40 golda. Byliśmy przed karuzelą. Ja w ogóle się nie przejmowałem tym żeby tutaj szukać jakichś dodatkowych postaci, bo mój build był po prostu wystarczająco dobry, mimo że nie wyglądał on jakoś super, bo miałem złe temki na niezbyt dobrych postaciach, plus miałem jakąś, jakieś randomowe postacie na pierwszym poziomie walk tutaj nie będziemy oglądać, ale na siódmym poziomie, który chyba wbiłem po karuzeli, bo chciałem otrzymać swojego winstreaka Wyskoczył mi dodatkowy Z z, ze sklepu ja akurat potrzebowałem 24 golda na siódmy level czyli był to dobry interwał żeby wbić kolejny level i znalazłem sobie kolejnego Zeda za darmo w sklepie przerolowałem do 20 golda Wrzucając Blitzcranka e, oraz chyba kupując Waj e, i zagrałem kolejnego Zeda. Patrzcie na to, e, że gram, wielu z Was pewnie by wrzuciło jak jakiegoś Blitzcranka, może z pod podwiększyć damage'u, e, żeby zwiększyć swój damage, a ja gram 3 Zedów, e, żeby zwiększyć ilość rebelii, którzy, który, których moje postacie dostaną e, oraz żeby gdzieś tam robić jakieś zamieszanie w baklejnie, żeby moja zaja Master oraz Yasuo mogli pompować damage. I tak ta gierka wyglądała przez, przez Midgame, cały czas mi Tutaj możecie zobaczyć przeciwnika który idzie w protektorów i jest on na piątym levelu a, a ja już mam siódmy i winstreakując, jeżeli uda mi się winstrekować do wilków, to prawdopodobnie będę miał około 40 golda I będę się szykował, żeby wbić ósmy level, a mój przeciwnik dalej będzie na levelu piątym Tak więc to jest to, o czym wam mówiłem, że jeżeli wasza kompozycja jest wystarczająco dobra, żeby wygrywać Nawet jeżeli bym tutaj nie wygrał, tylko stracił tego winstreaka, to nie przejmujcie się tym, żeby szukać postaci na siłę Możecie sobie spokojnie wbić wyższe levele, żeby te postacie znaleźć o wiele łatwiej po wilkach dostałem kolejny pas, albo nawet i dwa pasy, tak więc co zrobiłem? Od razu rzuciłem Warmoga na Mastera, jest to mój najlepszy frontline jaki mam. Udało mi się dozbierać kolejnego zeda na dwójkę i wrzuciłem Fiza, żeby obydwoje z moich zedów dostali buff do infiltratora. Wrzucając Warmoga ten Master o wiele dłużej sobie będzie stał i te zedy z Fizem oraz Zają mogą pompować ten damage. I dalej z taką kompozycją, która nie wygląda zbyt dobrze, udaje mi się z łatwością wygrywać w tym mid game'ie. I teraz jak przechodzę w moją kompozycję docelową, czyli znalezienie tej Jinx, znalezienie Aureliona, kilku brawlerów, żeby wypełnić tą kompozycję albo sześciu rebeli. Gdy mam dobry interwał do wrzucenia levela, czyli zgadza się to 4 gold'a z tym, co tutaj jest napisane, ta liczba, ta liczba, która mi brakuje tutaj w XP jest podzielna przez 4, czyli 36. Idealnie 36 mi brakuje, ja mam troszkę nadwyżki gold'a, mogę sobie ten ósmy level pchnąć, żeby też próbować dalej winstrikować i to właśnie tutaj robię. Wrzucam sobie ten e, ósmy level i na ósmym levelu macie już 25% szansy na znalezienie postaci za 4 golda albo 6% szansy na znalezienie postaci za 5 golda. I przy pierwszej rolce wypada mi Aurelion, wtedy mogę dołożyć swojego e, piątego rebela. Niestety nie jest to szósty rebel, bo jeszcze nie mam jinx, ale i tak się tym za bardzo nie przejmuję. E, wrzucam sobie e, Lulu, żeby mieć Celestiana e, z zają. Mogę też zagrać sobie GPK jeżeli chciałbym iść pod demolitionista. Chyba na tego GPK się nie decyduję. Możliwe że go potem sprzedaję bo nie mam dobrych itemków żeby zagrać sobie. E, takiego GPK, bo nie mam Guardian Angel'a, Z Xa wymieniam, żeby wrzucić tej temki e, na Zaye oraz żeby złożyć już Rabadona na swoim Aurelionie, bo jest to też jeden z moich lepszych carry, Wrzucam dwa razy Nikos Help, bo to jest ten świat, żeby wrzucić dwa razy Nikos Help na postać, która faktycznie wzmacnia moją kompozycję. I tak wyglądała moja kompozycja w late gameie Tom Jinx, którą chciałem, którą chciałem, żeby była moim głównym carry znalazłem bardzo późno. Jak widzicie tutaj pierwszą jinx znalazłem dopiero przed raptorami w stageu 4-5 i ta jinx chyba finalnie. Dopiero w late game weszła mi na drugi poziom Ale przez to, że miałem tak gigantycznego winstreaka, którego udało mi się utrzymać To mogłem na spokojnie sobie pchać ten wyższy level Nie musiałem na siłę szukać tej Jinx, bo znalazłem Aureliona Sola Który był moim alternatywnym carry e, I to po prostu wystarczyło, żeby tą grę domknąć Na dziewiątym levelu, na stage'u 5-2 Moja Jinx dalej stoi na pierwszym poziomie ja się tym za bardzo nie przejmuję, bo mój Aurelion pompuje takie obrażenia, że nie muszę się tym martwić. Tutaj raz zepsułem swoje ustawienie i przegrałem niestety rundę, no ale jak możecie się domyślić, ta gra i tak była wygrana. A moja Jinx dalej była na pierwszym poziomie Mam nadzieję, że to troszkę wam wyjaśniło, zobrazowało Jak możecie sobie grać ten mid Jak przechodzić w te kompozycje, żeby za dużo nie rolować Te statystyki, które wam pokazałem na początku filmiku Jak mi się udało ten diament wbić Dlaczego gram tylko te dwie kompozycje Dlaczego w nich czuję się najbardziej komfortowo Napiszcie mi w komentarzu, czy taki filmik wam pomógł Co o tym myślicie I czy chcecie kontynuację, żeby wbijał w wyższą rangę jak najszybciej Napiszcie mi jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na dodatkowe filmiki. Zachęcam do zostawienia za za suba i łapki w górę. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.